No dobra. Jedziemy, moi drodzy, na Wołyń. I naprawdę mam poważny dylemat, jak zareaguję na ten film. Z wielu względów. Po pierwsze, dlatego, że jestem ojcem. Jestem ojcem i sposób patrzenia na wiele rzeczy zmienił się w związku z tym, że stałem się ojcem. A każdy, kto zna trochę historię rzezi wołyńskiej, wie, do jakich rzeczy tam dochodziło. I po prostu mam wrażenie, że będzie to film, który naprawdę poruszy moje serce na bardzo dużą skalę. No ale zobaczymy. Oczekiwania wobec tego filmu mam bardzo duże. Po pierwsze dlatego, że jest to Smarzowski, a jest to reżyser, który no, osiągnął swój poziom już pewien kultowy i poniżej tego poziomu raczej już nie schodzi. Z tego co mówił, jest to jego najmocniejszy film, najlepszy film. Więc spodziewam się naprawdę bardzo, bardzo dużego widowiska, mocniejszego nawet niż Róża, to z pewnością. Arkadiusz Jakubik podkreślał, że po grze u Smarzowskiego musi sobie znaleźć taką odskocznię po tym filmie. Udało mu się to zrobić w przypadku filmu Prosta historia o morderstwie. No i jeśli jest tak, jak Jakubik podkreślał, to naprawdę ten film może zrobić bardzo duże wrażenie. Boję się, jak na niego zareaguję, bo jest to zdecydowanie najbardziej wyczekiwany film przeze mnie tego roku. Aha, jakiś fajny wypadek na drodze. Spodziewam się filmu, który nie wskazuje palcem. Nie pokazuje, kto był dobry, kto był zły. Bo historia Wołynia nie jest jednostronna. Oczywiście wszystko zaczęło się, no wszystko zaczyna się tam, gdzie rodzi się nacjonalizm w takim przypadku. I to nacjonalizm, mam tu na myśli nacjonalizm ukraiński. Ale no nie jest to historia jednostronna. To nie jest tak, że można w jakiś sposób wykorzystać tą historię do rywalizacji politycznej. W przypadku Polaków, którzy mieszkali na Wołyniu, no to było to ewidentnie ludobójstwo. Natomiast należy też zwrócić uwagę, że w związku z akcją powstańczych oddziałów ukraińskich, czyli UPA, Polacy, formacje AK, formacje batalionów chłopskich i partyzantka polska przeprowadzały akcje odwetowe, w których ginęli tysiącami cywile ukraińscy. Dlatego no nie jest to prosta historia. Zresztą historia nigdy nie jest prosta, zwłaszcza historia Polski powojennej, okresu II wojny światowej. Nie spodziewam się, żeby Smarzowski wskazywał palcem, kto był zły, kto był dobry. Spodziewam się raczej takiego bardzo realistycznego, krwistego kina pokazującego no, nędzę, rozpacz, tak ogólnikowo powiem, nędzę, rozpacz po prostu wojny. Ale nie tylko wojny, być może też po prostu tych najgorszych ludzkich zapędów, które w momencie kulminacji osiągają taki swój zenit no, w taki bardzo drastyczny sposób, tak? Ale boję się też tego filmu, no właśnie tak jak mówiłem, z takich bardzo, bardzo osobistych odczuć. Boję się, że po prostu w porównaniu z innymi filmami wojennymi to Wołyń będzie odwoływał się do takich bardzo, bardzo podstawowych, bardzo takich intymnych, może nazwijmy to w ten sposób, aspektów życia każdego człowieka. No ale to zobaczymy. Jadę na seans na 22. Musiałem położyć dziecko spać. I dopiero teraz mam szansę się wyrwać z domu. Jest piątek, deszczowy piątek w Warszawie.
No i zasuwam. Może jeszcze zdążę skoczyć do sklepu. Pomyślałem, że taka forma recenzji, nie wiem, czy uda się ona w całości, czy uda mi się w całości zmontować ten materiał właśnie w ten sposób. Pomyślałem, że taka forma recenzji będzie miłą odskocznią, a być może z czasem, jeśli się Wam spodoba, to będzie miała jakieś stałe miejsce w lukrowanego pierniczka. Zobaczymy. Jeszcze taka jedna ciekawa sprawa to to, że film Smarzowskiego został jakby pominięty na festiwalu w Gdyni. Tak jak w przypadku innych filmów Smarzowskiego, które gdzieś tam były pomijane przez krytykę, to Wołyń będzie może urosnąć, jeśli okaże się oczywiście dobry, nie chcę tego przesądzać jeszcze, ale jeśli okaże się dobry, to Wołyń może urosnąć do takiego miana kultowego. Aha. No. Może urosnąć do miana kultowego. I wcale nie będzie potrzebował żadnych nagród, żeby, no mówię, taki pułap osiągnąć, ponieważ no, takie filmy rządzą się własnymi prawami. Ostatnio Czarek Pazura na kanale, swoim kanale YouTube'owym opowiadał właśnie historię o Nic Śmiesznego, że ten film praktycznie no, był w kinach, ale nikt go nie obejrzał. Został jakoś totalnie pominięty przez recenzentów, przez krytykę, no nie został niezauważony. Natomiast w przypadku kaset wideo, no to rozszedł się po prostu jak świeże bułeczki. No i na tym poziomie zyskał po prostu ogromną rzeszę sympatyków, zwolenników czarnego humoru koterskiego. No i wydaje mi się, że Wołyń będzie troszeczkę szedł w tym kierunku, że być może bano się z jakiegoś powodu dać mu po prostu nagrodę główną tak oficjalnie, żeby nie podkreślać tych napięć politycznych, które mogłyby mieć miejsce po takiej sytuacji. Ciężko powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że ciężko będzie, tak jak mówiłem, że ciężko będzie wykorzystać ten film do rywalizacji politycznej. Wydaje mi się, że po prostu Smarzowski po pierwsze tego nie chce, no a po drugie no, chce pokazać, po prostu opowiedzieć jakąś historię, historię traumatyczną, dramatyczną, bardzo poruszającą. Słuchajcie, dojeżdżam do kina, lada moment, dlatego będę kończył ten przydługi, tak pewnie już nużący Was wstęp. Mam nadzieję, że w ogóle słychać mnie cokolwiek. Następną część nagram już po wyjściu z kina. W drodze powrotnej będę mówił o tym, jakie mam wrażenia wobec tego filmu, czy mi się podobał, czy nie. Chociaż wydaje mi się, że mi się spodoba wszystkie filmy Smarzowskiego. Pytanie tylko jak bardzo. No ale to zobaczymy. To by było na tyle. Ja sobie poszukam miejsca parkingowego. No i jestem po seansie. Tak jak przypuszczałem, że film będzie drastyczny i pokaże całe okrucieństwo tego Wołynia, to powiem szczerze, że wiem, że to jest taka recenzja na świeżo, opinia na świeżo, ale jestem absolutnie wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. Wiem jedno, nie obejrzę tego filmu nigdy więcej. Mówienie o tym filmie przychodzi mi z trudem. Słyszę swój łamiący się głos. Ale naprawdę nie widziałem czegoś takiego nigdy. Żaden film nie zrobił na mnie tak... Wrażenie to jest złe słowo, ale tak... Nie wywołał u mnie tak skrajnych uczuć. Nawet nie wiem, czy mam ochotę recenzować w jakiś sposób ten film.
Mówić o jego wadach i zaletach. Jestem po prostu wstrząśnięty i to, co ludzie mówią o nim, że ten film naprawdę będzie jeszcze pracował przez długie lata i zmieni oblicze historii, zmieni myślenie o pewnych sprawach. Wydaje mi się to uzasadnione. Ale dobra, ruszajmy stąd. Największą zaletą tego filmu, to co jest niesamowite, to zrobi niesamowite wrażenie, to bardzo powolne, stopniowe, niewymuszone budowanie napięcia. Zaczyna się to bardzo niewinnie, zaczyna się to bardzo radośnie. I widz ma wrażenie takie, że no jak to? Przecież to jest film, to miał być film o rzezi wołyńskiej, a praktycznie przez pierwsze 30 minut obserwujemy bardzo taki, no nie powiedziałbym sielankowy, ale taki bardzo radosny nastrój. Ale później gdzieś się to zatraca. Pojawiają się te akcenty, o których bardzo często słyszy się w telewizji. Mówi się o nacjonalizmie, mówi się o bardzo wielu sprawach, które po prostu budzą nienawiść w ludziach. I w Wołyniu to pojawia się stopniowo. Rośnie od takich bardzo prozaicznych życiowych spraw, aż po prostu kiełkuje do takiego potężnego wybuchu politycznego. I to, do czego byliśmy przywiązani, to, co wydawało nam się bardzo ze sobą zżyte, ludzie ze sobą zżyci, w pewnym momencie po prostu ich więź, która ich, wydaje się, łączyła w jakiś tam mocny sposób, ona po prostu znika nagle, podbudowana jakimiś głęboko zakorzenionymi chyba we wszystkich ludziach takimi naturalnymi predyspozycjami do chęci bycia silniejszym od drugiej osoby, do wygrzebywania gdzieś z historii jakichś ran, które być może miały miejsce i po prostu pojawiają się w bardzo niekorzystnej sytuacji, w bardzo niekorzystnym czasie historycznym i zaczynają być takim paliwem do tego, żeby całą tą niechęć, całe to zło, które kiełkuje w ludziach przez bardzo długi czas, po prostu ukierunkować na pewne aspekty polityczne, na pewne aspekty historyczne. I najgorsza jest ta sytuacja, kiedy po prostu się to miesza, ponieważ z jednej strony mamy działające siły polityczne, które mają jakiś cel, a z drugiej strony pojawia się po prostu takie zwyczajne ludzkie cierpienie. I to okrutne cierpienie. To, co widzimy w wielu filmach wojennych, jest niczym w porównaniu z tym, co dzieje się gdzieś właśnie tam za kulisami. To, o czym historia zapomina, czyli po prostu losy jednostki w tym całym horrorze, który się pojawia, czyli w horrorze wojennym. One po prostu gdzieś tam giną, a tak naprawdę, gdy mamy do czynienia, to jesteśmy w stanie zaobserwować coś takiego, tak jak to właśnie Wojtek Smarzowski pokazał w Wołyniu, to okazuje się, że po prostu one najwięcej na tym tracą i to cierpienie jest przerażające. To, w jaki sposób Smarzowski zaakcentował, to jest niewiarygodne. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że wielokrotnie miałem ochotę odwrócić wzrok i wielokrotnie odwracałem wzrok, widząc to, co się dzieje na ekranie. A z drugiej strony, drugi powód jest taki, że po prostu jest to prawdziwe, tak okrutnie prawdziwe. I cała nędza głównej bohaterki Zosi, która świetnie zagrała tę postać, jest wręcz nie do zniesienia. I przez cały film tego nie widać. Przez cały film akcja toczy się bardzo powoli, jest jakby no, taka złożona z różnych obrazów, które nie zapowiadają tego, co w ostateczności widzimy na ekranie pod koniec filmu.
Natomiast właśnie pod koniec filmu wybucha to bardzo potężnie. Wrażenie tej zmiany tonu filmu, czyli tej takiego klimaksu jest niesamowite. Na mnie Wołyń zrobił ogromne wrażenie. I to, co mówią o nim ludzie, że jest to najlepszy film Wojtka Smarzowskiego, zgadzam się, i jest to zarazem najtrudniejszy film Wojtka Smarzowskiego i być może najtrudniejszy film, jaki w ogóle kiedykolwiek widziałem. I pod pojęciem trudny mam tu na myśli film, który wywołuje tak skrajne emocje, tak bardzo negatywne emocje, że ciężko tak naprawdę ten temat udźwignąć. Wołyń, jak wszystkie filmy Smarzowskiego, jest takim potężnym ciosem w głowę. Wydaje mi się, że dla wielu ludzi może być to film, który zmieni perspektywę patrzenia na pewne sprawy. I tak jak się obawiałem ja, jako ojciec dwójki dzieci, przeżyłem ten film bardzo, bardzo emocjonalnie, ponieważ sceny w nim pokazane, sceny z udziałem właśnie między innymi dzieci, sama bohaterka, która przez długi czas filmu jakby stara się uchronić swoje własne dziecko. Mam nadzieję, że nie zaspoilerowałem tutaj bardzo, ale chyba to jest jasne i to wynika ze zwiastunów. I widać to w różnych właśnie materiałach na temat tego filmu. Starałem się postawić, czy stawiałem się w jej sytuacji. I przyznam szczerze, że jeśli taki był cel Wojtka Smarzowskiego, no żeby pokazać, żeby wywołać w ludziach takie naturalne instynkty i po prostu zmusić do zastanowienia się, czym jest wojna i jakie reperkusje ma, ale nie na skalę taką globalną, nie na szerszą skalę społeczną, ale konkretnie jak oddziałuje na jednostkę i w jakiej sytuacji pełnej nędzy ją stawia, to Wojtkowi Smarzowskiemu się to udało. I przyznam szczerze, że jest mi bardzo ciężko po tym filmie, jakkolwiek śmiesznie to brzmi. Jest mi bardzo ciężko, ponieważ zobaczyłem w tych dzieciach pokazanych w filmie własne dzieci. Nie wiem, czy jest sens podsumowywać jakoś ten film bardzo szczególnie. Trzeba go po prostu zobaczyć. Także tyle na dziś. Nie wiem, co więcej powiedzieć na temat Wołynia. Chciałem nagrać bardziej profesjonalną, poukładaną recenzję. Profesjonalną, może to za duże słowo. Ale poukładaną, eksponującą pewne zalety i wady filmu, tak jak mówiłem. Ale ten film mnie po prostu przerósł. Być może nie jestem na tyle doświadczony, żeby z takimi filmami zmagać się w łatwy sposób. Dlatego powiem tylko tyle, że idźcie na Wołyń. Nie kupujcie popcornu, nie kupujcie coli. Po prostu usiądźcie w fotelu, obejrzyjcie ten film. I zapamiętajcie go każdy na swój sposób. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie brędziłem za bardzo, ale zrozumcie mnie, ten film naprawdę zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Trzymajcie się, do następnego razu.